Dzień dobry Państwu, tutaj Olek Doba. Ogólnie przyjechałem tutaj z Policji, już na tym spływie jestem 14 raz, a tym razem to jest 54. Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Brdą. Zaczęliśmy płynąć z Mylowu, to przy Zaporze, a teraz jesteśmy w Płaskoszu. Przed nami w zasadzie dzisiaj ostatni etap, bo płyniemy takie na dwie raty. Pierwszy etap z Płaskosza do Rudzkiego Mostu, tam mamy przerwę tej słynnej knajpie, no knajpa, pardon, restauracji pod Jeleniem, a potem tylko 3 km do świtu, także ciekawy odcinek tam jest, mogą się różne rzeczy zdarzać, a zimę mamy w tym roku łagodną. Mieliśmy trochę na trasie takiego białego, żeby to było widać, że to jest zima. Na starcie jest w ogóle wielu uczestników. Jest tutaj, no powiedzmy, rekordowa liczba uczestników, bo około 170 nas jest. Ja mówię w liczbie, jeśli chodzi o płeć, bo dużo dziewczyn i pan jest, pań. Także no bardzo miło. Atmosfera jest wspaniała, wszyscy są zadowoleni, nie ma żadnych tam problemów. Także radośnie, ale za bardzo. Ja będę zachęcał, żeby ktoś wziął udział w spływie zimowym, ale to już jest tak wielu chętnych, że organizatorzy musieli odmawiać im. Także cieszą się wielkim zainteresowaniem. Bazę mamy w Chojutowie, piękny ośrodek blisko akweduktu, gdzie się akurat krzyżuje Wielki Kanał Brdy z Czerską Strugą. Wspaniałe takie ciekawostka budowlana sprzed wielu, wielu lat, bo to jeszcze z czasu okupacji. Jak mnie pytają tak o moje plany, bo tam różne wyprawy robiłem, to najbliższa moja wyprawa będzie już za 95 dni. Z kolegami pięcioma chcemy wyruszyć samochodami do Magadanu. To będzie wyprawa nie kajakowa, ale samochodowa na 3-4 miesiące. Także proszę być aktywnym, robić różne rzeczy. Ja polecam każdemu, żeby miał jakąś swoją pasję i ją rozwijał. Pasja związana z turystyką kajakową jest wspaniała. To wszystkim polecam spróbować pływać kajakami o różnych porach roku, co nikomu nie polecam przepływania oceanu kajakiem. Wystarczy, że ja to zrobiłem i tyle. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Olek Doba z Płaskosza na starcie do kolejnego etapu.